Kochani, witamy dzisiaj pięknie. Niklaus, Mordora, Patrycja, Sheldon, Kot. Dzisiaj danie, taka szalona fuzja można powiedzieć. Burgerki, czyli coś to, co lubimy wszyscy. Sheldon, gdyby był człowiekiem, to też by to lubiał. I jednocześnie coś, co na pewno wszyscy znacie i nie tylko ludzie ze Śląska, ale to się je i w całej Polsce pod różnymi nazwami, czyli buchty. Buchty, tutaj w moich rejonach zwane buchty, u Pati... Upaki, buchetki, zwane też co? Kluski parowane, kluski na parze, parowce, pampuchy, gdzieś chyba też to jest nazywane pyzami, nie wiem czy nie w Wielkopolsce. W każdym razie chodzi o takie parowane kluski. I jak połączyć te kluski parowane i burgera? Otóż zrobimy pysznego burgera, ale zamiast bułki będą właśnie te buchty. Na początku oczywiście przygotujemy te buchty, bo to ciasto musi wyrosnąć troszkę. Co będziemy do tego potrzebowali? Będziemy potrzebowali jedną szklankę ciepłego mleka, będziemy potrzebować pół kilo mąki pszennej, będziemy potrzebować 50 gram drożdży, jajko sztuk 1. Docencie fakt, że kupiliśmy jajka, 6 jajek za 6 zł od zajebiście szczęśliwych kur. Także za to się, złotówka za jajko, rozumiecie to, a nie przelewa się. Także docencie przynajmniej tu łapką w górę. Jedno prawda, jajuszko tego 100? 100 gram masła, łyżka soli, łyżka cukru, no i miska, w której będziemy to robić. Na początku grzejemy mleko, będzie nam go potrzebne 2 łyżki, także dosłownie odrobina, ale nie gotujemy. Potrzebujemy 50 gram drożdży, tutaj jest 100, czyli akurat połowa z tego. Drożdże kruszymy sobie tutaj do miski. Drożdże oczywiście im sobie pokruszymy drobniej, tym one nam się szybciej rozpuszczą. Do tego idzie, kochani, 2 łyżki cukru. Cyk. Teraz trochę winka, żeby się dobrze ważyło. 2 łyżki mąki pszennej. 2 łyżki ciepłego mleka. I to rozrabiamy. I teraz, moi drodzy, taka ciaplita nam się robi. Wygląda trochę jak zakwas na żur. To nakrywamy sobie ściereczką. I żeby 10-15 minut poleżało. I odstawiamy w ciepłe miejsce. Akurat wszędzie jest ciepło, także spoko. Teraz, drodzy państwo, 100 gram, gramów masła. Zobaczymy, czy mi się uda utrafić. Zobaczmy. Udało mi się, bo chodziło mi o 2 takie. No, jeszcze ościpek. No, powiedzmy, że ideolo. I teraz to 100 gramów masła roztapiamy, a potem studzimy. I to 100 gramów roztopionego masła zostawiamy sobie do wystygnięcia. Teraz do tego naszego rozczynu idzie pół kilo mąki. Do tego idzie jedna łyżeczka soli. Grzejemy jedną szklankę mleka. Teraz przesypujemy to do większej miski, bo ta jest jednak za mała. Jedno jajo. Dodajemy zagrzane mleko. Roztopione masło. I wyrabiamy ciasto. Pierw łyżką, żeby się nie poparzyć. Potem można ryncoma. Tyle nam tego ciasta drożdżowego wyszło. Teraz to znowu sobie przykrywamy ściereczką. Odstawiamy do wyrośnięcia. Ile to potrwa, to wiadomo, zależy w jakim to postawicie miejscu, jaka jest temperatura. Także tego się powinno zrobić mniej więcej 2 razy więcej. Ile to potrwa, zobaczymy. Kurtyna w dół. Stolnicę, albo w przypadku, kiedy nie macie, deskę, smarujemy sobie trochę mąką, żeby ciasto się nie przyklejało. Patrzcie, tadam! No wyrosło pięknie. I teraz wywalamy to na deskę. Cyk. A, jak w dupkę. Lekko pomąkowanymi ręcami to można rozwałkować i robić sobie na przykład szklanką, bo one potem jeszcze będą rosły, albo po prostu kulamy mniej więcej taki kształt takich bułeczek. No powiem wam, ciasto nam wyszło superowe. Nie lepi się. Można bez mała grać w tenisa. To takie coś. No. Wielkość to już zależy od was. Pamiętajcie, że one jeszcze urosną.
Jeżeli chcecie małe, róbcie mniejsze, chcecie duże, róbcie duże. My zrobimy sobie takie trochę większe, bo myśmy to przewidywali na może... Zrobiłeś malutko. O, zrobiłem malutką akurat na 4 hamburgery, a może zrobimy 6. No i z tej ilości wyszło nam 8 takich. Myślę, że lekką ręką można by zrobić 10 albo więcej. One teraz jeszcze oczywiście wyrosną, także z 4 sobie zrobimy burgery, resztę zjemy tak, można je sobie zjeść z dżemem, z powidłami, z jogurtem, można z masłem i cukrem, można je zjeść sobie z jakimś sosem takim mięsnym albo jako dodatek do mięsa. W każdym razie one nam wyszły takie troszkę ciemniejsze, przypominające normalne pieczywo, bo myśmy robili to z mąki pszennej, ale pełnoziarnistej, ale będzie zdrowiej. Także to teraz zostawiamy jeszcze na jakiś czas do wyrośnięcia. Tutaj mamy 600 gram pięknego, wołowego mięska. Paty świadkiem, sam dzisiaj biłem tą krowę. Trochę pieprzymy, troszkę solimy. Do pikanterii dodajemy jedną taką suszoną, ostrą papryczkę, którą Paty wcina nożyczkami. Teraz to trochę pomacać. I z tego będziemy sobie lepili piękne kotlety do burgerów. Teraz słuchajcie, gotujemy sobie wodę. Ja sobie jej wlałem tyle, bo my będziemy parować na takim durszlaku, można powiedzieć. Wy możecie to sobie zrobić bardziej staromodnie na jakimś właśnie kawałku materiału, tutaj ściągniętym gumką albo sznurkiem. W każdym razie, żeby tej wody było tyle, żeby to nie było zanurzone w wodzie. I potem to tylko przykryjemy deklikiem. Będzie się około 10 minut parować. Także pierw gotujemy wodę. Minęło, drodzy Państwo, około 25 minut. Paty, pokaż. Woda wrę. Zdawaj tutaj, ile się zmieści. Mniejsze może być. Tak, na bokami, o. Tu. Dawaj jeszcze taką jedną małą. Dobra. I robimy, moi drodzy. Tak. I za 10 minut powinno być. O! Cyk! No mięska jak zwykle raczej nam nie zabraknie. Miały być docelowo 4 hamburgery. Będzie 9. Dobrze, no nie będziemy głodni na pewno. Pierwsza została już stestowana, powiem wam. Jest dobrze. Ale paruje. A ja już się to powoli przymierzam do smażenia mięcha. Tu już pierwsze prototypy przekrojone. Teraz Paty elegancko dołoży sałatę. No. Mięso przed smażeniem polecam sobie bardziej trochę rozpłaszczyć, bo wyszły nam pełne karminadle. Cyk. Serek, cyk. Składniki skromnie, aby nie zamordować smaków. Cyk. I cyk. No i pierwsze buchtowe burgery gotowe. Trzeba stestować, jak smakowo się prezentują. Dobre. Oczywiście możecie sobie zrobić z mąki nie pełnoziarnistej przednej, wtedy będą jaśniejsze. Bardziej jak takie klasyczne buchty, nam kolorem wyszła bardziej normalna bułka. Także generalnie polecam, rekomenduję, smacznego, dziękuję, zapraszam do następnego razu.